Hejka, moi drodzy! Mam nadzieję, że film o kwasach, już widzieliście całą teorię na temat kwasów, już obejrzeliście, już wszystko wiecie. I dzisiaj zapraszam Was na praktykę, więc opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach z kwasami, które Wam polecam. Postaram się Wam jak najwięcej o tych kosmetykach też opowiedzieć, żebyście mogły dla siebie dobrać, bo wiadomo, że teorię już wiecie, więc wiecie, czym się kierować wyborem kosmetyków. Natomiast też Wam podpowiem, które kosmetyki są fajne, jeżeli chodzi tutaj o działanie kwasów. Ja te wszystkie kosmetyki mam sprawdzone, jak wiecie, kwasów używam od lat. Niektóre kosmetyki mam z 7 lat już sprawdzone naprawdę i cały czas uważam, że są super. Tak naprawdę jest tutaj trochę nowości u mnie, no bo też nagrałam już jeden filmik o kwasach, ja Wam go gdzieś tu wrzucę i też Wam podlinkuję, obejrzyjcie ten film, bo on też jest naprawdę bardzo fajny i cały czas aktualny, ale tutaj będzie troszeczkę aktualizacji trochę nowszych kosmetyków. Przepraszam Was, będziecie słyszeli kota w tle, który strasznie chce wyjść na dwór, a pada deszcz, więc nie, ale jemu to nie przeszkadza, ale no nie będę go wypuszczała jak pada deszcz. No więc tutaj oczywiście zawsze jak na początku filmu zapraszam Was do kciukowania, do komentowania i do subskrybowania, żeby ten film mogło jak najwięcej osób zobaczyć. Już się nie będę powtarzała, jaką energię daje mi to, że Wy komentujecie i subskrybujecie mój kanał. Myślę, że to widzicie, jak często pojawiają się filmy. To wszystko dzięki Wam. Także dziękuję za każdą subskrypcję i za każdy Wasz komentarz z całego serducha. I przechodzimy do kosmetyków, słuchajcie. Dobra. I zaczniemy tak jak w tamtym kwasie, czyli AHA, BHA i tak samo pójdziemy po prostu grupami kwasów. Będę Wam pokazywała kosmetyki, żebyście też to mieli gdzieś tam po prostu poukładane w głowie. Wiadomo, że wszystkich kosmetyków z całego rynku kosmetycznego w Polsce nie byłam w stanie przetestować, ale naprawdę jest tu duży, duży przekrój marek i tak naprawdę wszystkiego. Dobra, lecimy od kwasów AHA. I to już Wam w tamtym filmiku wspomniałam, że na obecną chwilę moim ulubionym kwasem AHA jest kwas glikolowy. Zdecydowanie jak dla mnie, dla cer tłustych, mieszanych, ja mam cerę mieszaną. Jest on najlepszy po prostu, jeżeli chodzi o kwasy AHA, ja widzę naprawdę najfajniejsze działanie. Fakt, kwas migdałowy też jest super, ale kwas glikolowy działa troszeczkę mocniej. Kwas migdałowy będzie fajny dla tych z Was właśnie na początek, więc jakiś tonik z kwasem migdałowym. Tutaj przykładowo mam Bielendę, to jest dostępne w HB ta seria. I on jest naprawdę ok, ale tak naprawdę wydaje mi się, że każdy tonik z kwasem migdałowym będzie na początek dobry. Nie wiem, znajdę Wam najwyżej, podlinkuję, czy ta seria Bielendy Rossmanowska, tak powiedzmy to, ma tonik z kwasem migdałowym. Pewnie tak, bo oni naprawdę mają taki ogrom teraz wybór po prostu produktów z kwasami. To jest w razie czego dostępne w Hebe, ale jak znajdę tą serię z Rossmana, to Wam też podlinkuję, bo one często są naprawdę na świetnych promocjach. I już Wam pokazuję, co mam z kwasem glikolowym. Właśnie, jeżeli zaczynacie, to tak jak Wam mówię, zaczniecie sobie od toników i naprawdę wtedy bardzo delikatnie wprowadzicie kwasy do swojej pielęgnacji, przekonacie się do nich, uświadomicie sobie, zobaczycie na własnej skórze, że to nie jest nic strasznego, nie zrobicie sobie tym krzywdy, a właśnie toniki będą bardzo delikatne, bardzo fajnie Was wprowadzą w ten świat kwasów. I tu na przykład macie tonik z kwasem glikolowym właśnie z tej Bielendy 3%. Bardzo fajny tonik. Ja tego typu produkty najbardziej, słuchajcie, lubię używać latem. Tak serio Wam powiem. Ja Wam jeszcze na temat kwasów latem nagram. Jeżeli jesteście początkujące, to zaczynajcie teraz. Jeżeli chcecie wprowadzić kwasy nie latem, teraz jest ten moment na wprowadzenie. Ale ja właśnie bardzo lubię toniki kwasowe stosować wieczorem latem, bo to fajnie działa. Ale tonik z kwasem glikolowym, bardzo fajna sprawa na początek. Bardzo ładnie działa. Ja akurat preparaty z kwasami stosuję na wacik, bo też fajnie można je sobie po prostu wklepać i wprowadzić w skórę, więc to jest pierwszy świetny kosmetyk. A drugi, jeżeli szukacie już czegoś mocniejszego, żebyście troszeczkę większe efekty zobaczyły niż po toniku, to jest tutaj kuracja multiaktywna z kwasem glikolowym 5%. I tutaj znów, to nie jest jakieś stężenie, które Wam zrobi krzywdę, w ogóle się o to zupełnie nie bójcie. Jest to produkt, który też zaczynając możecie ze spokojem stosować, naprawdę. Jeżeli macie, nie macie cery nad jakiejś alergicznej, nadwrażliwej, takiej nadreaktywnej, to ze spokojem po ten kosmetyk na samym początku też możecie sięgnąć. Słuchajcie, gdyby to było coś niebezpiecznego, to by to nie było dostępne w Rossmanie, pamiętajcie o tym, także tutaj ze spokojem, nie zrobicie sobie krzywdy. Bardzo fajny produkt też na początek. To jest produkt, który możecie stosować nawet na coś. Natomiast jeżeli dopiero zaczynacie z kwasami, zaczynacie wprowadzać kwasy do swojej pielęgnacji, nigdy wcześniej ich nie stosowałyście, to niezależnie jaki produkt wybierzecie z kwasami, czy to będzie tonik, krem, serum, whatever, to polecam Wam po prostu zastosować go sobie na jeden wieczór, zobaczyć tego wieczoru, jak Wasza skóra reaguje, zobaczyć rano, jak ta skóra reaguje, na drugi dzień, czy coś tam się działo. Jeżeli nie widzicie żadnego zaczerwienienia, jakiegoś super ściągnięcia, pamiętajcie o nawilżaniu i filtrach przy kwasach. Ściągnięcia, przesuszenia, zaczerwienienia jakiegoś ekstremalnego, nie widzicie
po tym jednym, dwóch dniach, to możecie kolejny raz aplikować. Możecie znów nałożyć tonik, możecie znów nałożyć jakiś serum i tak dalej, które się nadaje do stosowania codziennego. No i wtedy znowu obserwujecie, czy po tych dwóch, trzech dniach wasza skóra po tej kolejnej aplikacji coś się z nią dzieje, czy nie. Jeżeli nie, to znów za dwa dni sobie dokładacie i w ten sposób sobie zwiększacie częstotliwość używania kwasu. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Świetny kosmetyk, on ma taką żelową konsystencję, to wam pokażę, o widzicie? On jest żelowy, on ma tak dobrane tutaj substancje dodatkowe, żebyście nie zrobiły sobie właśnie tym krzywdy, żeby działało odpowiednio, ale właśnie żebyście nie spowodowały sobie krzywdy na skórze. I właśnie bardzo fajnie, bo ten skład Bilendy, no nie oszukujmy się, bo ktoś mi na Instagramie zarzucił, że jak ja mogę wam takie nienaturalne kosmetyki pokazywać. Słuchajcie, i ten kanał oglądają osoby, które i szukają naturalnych kosmetyków, i nie. A druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o kwasy, no to niestety, ale w naturalnych kosmetykach jest bardzo, bardzo ubogi wybór. Jeżeli ktoś faktycznie chce podziałać kwasami, no to niestety, ale z naturalnymi kosmetykami, jak macie duży problem i chcecie dużo naprawdę zdziałać, no to niestety zmartwię was, ale naturalne kosmetyki nie dadzą rady. I to, co ja wam też powiedziałam wtedy na Instagramie, słuchajcie, jeżeli 90% waszej pielęgnacji będzie pielęgnacją naturalną, czyli używacie wszystko naturalne i dołożycie sobie preparat z kwasami, który nie ma naturalnego składu, nic wam się nie stanie. Ale to jest wasz wybór, ja nikogo do tego nie zmuszam. Często mówicie, że mam taką ładną skórę, bez trądziku, bez wyprysków, że pory, nawet mi pisałyście na Instagramie, że widać, że ta cera robi się tak strasznie wygładzona wręcz. No to ja wam daję przepis na to, a co ty z tym zrobisz, czy ty to kupisz, czy nie kupisz, bo uważasz, że to nie jest naturalny skład, to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa, ja nie wnikam w to, co wy kupujecie, ja wam podaję przepis na naprawdę fajną skórę i tyle po prostu, no i już, jak szukacie naturalnych kosmetyków i chcecie w ten sposób działać naturalnie, zaraz wam pokażę, zaraz wam powiem, więc to... dobra, jeżeli szukacie czegoś naturalnego, to mam tutaj serum złuszczające z kwasem migdałowym z Pure by Closhi. No ale... słuchajcie, to jest produkt tak delikatny, że on jest okej, ale słuchajcie, ja na przykład używając go, no serio, z ręką na sercu, no nie widzę jakichś super efektów. Nie będę was ściemniała, bo ja was nigdy nie ściemniam. Czy to jest paczka PR-owa, to też dostałam za darmo, tak? No to jest okej, ja ten kosmetyk sobie będę stosowała po prostu latem, bo on jest bardzo delikatny. Jeżeli szukacie czegoś naturalnego, delikatnego, no to okej, ale nie oczekujcie po tym kosmetyku takich efektów, jak po tych wszystkich innych, które wam tutaj teraz pokazuję. Dobra, kolejny świetny kosmetyk, który wam od lat pokazuję, to jest krem z kwasem migdałowym i polihydroks z kwasami z Bandy. Tu już mam praktycznie skończone jedno opakowanie, drugie w zapasie, nie wiem ile opakowań, od 7 lat mniej więcej liczyłam ostatnio, użyłam tego kosmetyku i on cały czas u mnie jest. Jeżeli u mnie jakiś kosmetyk jest przez 7 lat non-stop, co roku, no to świadczy tylko o jednym. Jest to naprawdę świetny kosmetyk, bo tutaj macie kwas migdałowy, który nie jest agresywny. Macie polihydroksy, kwasy, które też są naprawdę świetne, nie są agresywne. Dodatkowo on ma tak fajnie dobraną bazę tego kosmetyku, że on działa nawet nawilżająco, więc to jest takie bardzo fajne równoważenie złuszczania, takiego działania kwasów z nawilżeniem. I ja na przykład, słuchajcie, jak nakładam ten kwas z Bandy, ja po nim nie muszę nakładać... kocie! Ja nie muszę po nim nakładać żadnego innego kosmetyku nawilżającego, więc to jest dla mnie bardzo wygodny produkt. Bardzo lubię go stosować też latem, na przykład co jakieś tam kilka dni. Ale jeżeli macie taką cerę bardzo tłustą, nie jakąś mocno odwodnioną, to mówię wam, że ten kosmetyk wam nawet wystarczy samodzielnie, że nakładacie go tylko wieczorem i już nie trzeba na niego nakładać nic innego nawilżającego, dlatego ja go tak lubię. On nie jest agresywny, świetny, naprawdę świetny kosmetyk, tak samo jeżeli zaczynacie, to bardzo wam ten kosmetyk z Bandy z kwasem migdałowym i polihydroksy kwasami polecam, bo jest to naprawdę świetna opcja też dla cer dojrzałych. No ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajny, delikatny w działaniu, ale skuteczny kosmetyk. I jeszcze wam tutaj pokażę dalej kwasy glikolowe jeszcze, bo no ja uwielbiam, kwas glikolowy ja uwielbiam. To jest kosmetyk, który też wam od kilku lat polecam i też regularnie do tego kosmetyku wracam buteleczkę za buteleczką. To jest Eve Austin Aesthetic Peeling z 12% kwasem glikolowym. Tu już macie duże, znaczy no duże, no większe stężenie tego kwasu. Skład jest tak dobrany, pH produktu tak jest dobrany, żebyście krzywdy sobie nie zrobiły, ale tutaj widać naprawdę... duże działanie. To bym poleciła tym z was, którzy już przeszli chociaż przez jakiś inny kosmetyk z kwasami, jakiś tonik, jeżeli coś tam już na temat kwasów wiecie, ponieważ kwas glikolowy już trochę mocniej działa niż kwas migdałowy i tutaj jeżeli o to chodzi, to możecie... ogólnie ten produkt z Eve Austin jest opisany jako do skóry z przebarwieniami, ale trądzik, ze skórniki, cera mieszana,
cera dojrzała to będzie idealny produkt dla Was. No i 12% kwasu glikolowego. I to jest produkt, po którym możecie zaobserwować jakieś delikatne zaczerwienienie już skóry. Takie, może nie zaróżowienie skóry, bo on działa mocniej. Po prostu tutaj już faktycznie ten efekt działania kwasu glikolowego jest widoczny. Warto obserwować swoją skórę. No i jeżeli chodzi o kwas glikolowy, ostatnia rzecz dla najbardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o kwasy, to jest zabieg kwasowy, który wykonujecie raz na jakiś czas. To jest zabieg. To jest, podkreślam, nie coś, co stosujemy codziennie. To jest coś dla tych z Was, którzy już naprawdę wiedzą, jak Wasza skóra reaguje na kwasy, wiecie, jak ją pielęgnować przy kwasach, jak ją nawilżać, co Wasza skóra przy kwasach potrzebuje. I to jest kwas glikolowy w 20% stężeniu i do tego macie neutralizator. Brzmi już profesjonalnie bardziej. Mniej więcej tak, jak się to robi w zabiegach, w gabinetach kosmetologicznych, że macie kwas, na kwas macie neutralizator. W tych wszystkich innych, które Wam tutaj pokazałam, tam są tak dobrane składy, tak dobrane pH, że nie potrzebujecie żadnego neutralizatora przy tych stężeniach i tak dalej. Tak samo przy Iwostinie, już 12%, ale to są tak dobrane kosmetyki, że używacie je w codziennej pielęgnacji i nie musicie nic neutralizować. Tutaj macie zabieg, tutaj macie tak niskie pH tego produktu, że musicie użyć neutralizatora. Musicie. Nie ma opcji, że nie, że kupić, znaczy to się nawet w zestawie kupuje chyba, że kupujecie neutralizator z tym. I ja robię taki zabieg raz w miesiącu mniej więcej. I to jest, latem totalnie to odstawiam, to jest tylko na jesień i zimę. I to przynosi tak super efekty, ale to już naprawdę jak zmywacie, to Wasza skóra jest czerwona, ta skóra jest trochę podrażniona, trzeba ją odpowiednio wypielęgnować. Ja już Wam film o tych kosmetykach nagrywałam. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzicie te kosmetyki u mnie na kanale. W tamtym roku czy dwa lata temu już Wam o tym nagrywałam film. Świetne kwasy dla bardziej zaawansowanych. To dalej nie znaczy, że musicie być kosmetyczką, kosmetologiem i tak dalej, ale po prostu gdzieś musicie już mieć doświadczenie w pielęgnacji Waszej skóry w momencie, kiedy używacie kwasu. Dalej kwasy BHA. I tutaj jeżeli chodzi o BHA, to chyba powiem Wam szczerze, że ze wszystkich kosmetyków wygrywa ten. To jest Paula's Choice, dostaniecie to na Cosibelli w dwóch pojemnościach, mniejszej i większej. Ja Wam polecam, nawet zastopujcie ten film, jak macie cerę trądzikową, tłustą, macie zaskórniki, czyli te takie czarne punkty, albo taki trądzik zaskórnikowy, te zaskórniki takie zamknięte, taką kaszkę mniej więcej, to lećcie po to, bo to będzie po prostu świetny kosmetyk dla Was. To jest jeden z tych kosmetyków, dzięki któremu ja praktycznie pozbyłam się wągrów, moje pory się pięknie zwężają. Wiadomo, to jest długotrwały proces i niestety odwracalny, ale naprawdę świetnie to działa. I ta mniejsza pojemność na Cosibelli kosztuje chyba 47 zł, więc naprawdę to jest mega wydajne. Ja tu mam tą dużą pojemność, ale serio, kupcie sobie nawet tą małą i to Wam ze spokojem na cały ten sezon tutaj starczy i to działa świetnie. Działa to tak świetnie, bo kwas salicylowy rozpuszcza się w tłuszczach, więc wszędzie tam, gdzie jak wiecie, nawet wiecie, tak nie musicie znać się gdzieś tam na chemii, na biologii, ale wiecie, że no jak się wytłuszczacie, jest to tłuszcz, to sebum, które Wam się wydziela, no to to będzie na to właśnie działało, więc tutaj macie naprawdę świetne rozwiązanie, 2% kwas salicylowy. To jest takie częściej gdzieś tam mniej więcej około tych 2% spotykane stężenie w kosmetykach. Nakładacie to na wieczór. No ja nawet nakładam co któryś dzień, nawet nie codziennie to nakładam i tak jest super, kod mnie zagłusza, przepraszam Was. Ale świetny, naprawdę świetny kosmetyk, też nie pierwszy raz Wam go już tutaj pokazuję. I kolejny kosmetyk, to też jest taki zabieg, ale taki zabieg, który możecie stosować raz w tygodniu i wiecie, co tydzień możecie stosować. To jest Dr. Skin Peeling kwasowy trądzik, 7% kwas migdałowy i 2% kwas salicylowy, czyli macie połączenie kwasów AHA, BHA i to używacie, nie wiem, na 30 minut nakładacie i zmywacie. To jest taki produkt, który powiem Wam szczerze, nie wywołuje zbyt dużego podrażnienia skóry. Będzie fajnie działał, ale w ogóle nie będzie Was podrażniał. Także dla wszystkich osób z cerą mieszaną, tłustą, trądzikową, ze skórnikami, to będzie bardzo, bardzo fajna opcja dla Was. Mówię, i naprawdę tutaj nie widzę żadnego podrażnienia, bo te stężenia tych kwasów są naprawdę ok. Nie czuję pieczenia nakładając ten produkt, także naprawdę spoko. I jeszcze jedna rzecz, którą tak serio, jak miałabym wybrać teraz i Wam szczerze powiedzieć, czy Dr. Skin, czy ta Bielenda, no to Wam mówię szczerze, że ja bym chyba sięgnęła po tą Bielendę, bo na swojej skórze widzę lepszy efekt, bo tutaj jest więcej kwasów, jeszcze bardziej wielopoziomowe, na wielu płaszczyznach mamy działanie. I to się dokładnie nazywa żelowy peeling z kwasami AHA i PHA. I tutaj w składzie macie kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy i kwas laktobionowy. Czyli kilka rodzajów kwasów. Nadal to wszystko jest w stężeniu 9, więc jest bezpieczne. Bardzo fajna formuła. I to nakładacie na 10 minut i zmywacie. Czyli krócej, więc dla mnie też w ogóle już fajniej było, bo nakładam to, nawet nie będzie tego widać, ale jest to takie żelowe serum, które nakładacie na skórę. Ja zmywam ten produkt.
te pory są tak zwężone i to się naprawdę dosyć długo utrzymuje. Wiadomo, pamiętajcie, pory w skórze, one się będą, zawsze je będziecie miały. Nigdy nie doprowadzicie do tego, że nie będziecie miały porów w skórze, nie da się. One raz będą szersze, raz węższe, nie wiem, pójdziecie do kąpieli, będziecie coś, nie wiem, uprawiały sport, one się będą wam rozszerzały. To jest normalna fizjologia, tego nie zatrzymacie. Jakbyście zatrzymały, to byście same sobie zrobiły krzywdę tak naprawdę. Ale chodzi o to, żeby na co dzień te pory, no jednak cery często mieszane, też starsze cery, ja wam nagram o tym film, no mają problem z tymi rozszerzonymi porami, no i chcemy coś z tym robić, żeby to wyglądało dobrze. No i ten kosmetyk naprawdę bardzo wam polecam. Raz w tygodniu taki peeling zmywacie i po prostu ta skóra wygląda tak pięknie, że to jest petarda. Okej, okay, teraz przejdziemy przez jeszcze glukonolakton, który jest świetny i też na mojej cerze glukonolakton naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. I tutaj jest pierwszy kosmetyk z glukonolaktonem, który bardzo lubię, który uważam za taki trochę mocniejszy, czyli wszystkie cery mieszane, tłuste będą z niego zadowolone. To jest SVR Sebia Clear Serum z 14% glukonolaktonem. To jest dosyć wysokie stężenie glukonolaktonu, jeżeli chodzi o kosmetyki. Bardzo fajne, takie mleczne konsystencje, takie mleczko jakbyście nakładały na skórę. Super się wchłania. Potem koniecznie coś nawilżającego. Tutaj dodatkowo jest też niacynamid, więc naprawdę, jeżeli chodzi o cery tłuste, mieszane, to jest naprawdę świetny skład. Polujcie w Superfarm na minus 50, bo ja go tak kupiłam za około 40 zł. No świetny kosmetyk i tutaj naprawdę widać to działanie. Ja jak sobie kilka dni pod rząd go nałożę, to nawet naocznie widzę jakieś tam delikatne złuszczanie mojej skóry. Tylko tutaj pamiętajcie o dobrym nawilżeniu. Glukonolakton też nie jest jakiś bardzo agresywny, chociaż mówię, ten kosmetyk tu już ma wysokie stężenie, więc naprawdę świetna, świetna sprawa i tutaj działanie glukonolaktonu ze spokojem zobaczycie. Jeszcze wam to pokażę, bo to też jest świetny kosmetyk. To jest kuracja multiaktywna z kwasami PHA 10%. Właśnie kwasy PHA dobrze stosować powyżej 5%, ale gdzieś tak w okolicach dyszki. Naprawdę zobaczycie, mega fajne już takie naprawdę efekty. Często w tonikach to stężenie jest mniejsze, ale właśnie z serum, jakichś kuracjach, to naprawdę już ze spokojem zobaczycie. Widzicie, to jest takie żelowe serum, bardzo fajnie na to jeszcze dodatkowo coś nałożyć, bo tutaj w składzie macie kwas laktobionowy, czyli ten kwas PHA, który jest bardzo fajny, bardzo delikatny dla cer takich wrażliwych, to też będzie świetna sprawa. Macie glukonolakton, też, to też jest PHA, macie dodatkowo niacynamid, czyli cera mieszana tłusta będzie bardzo zadowolona i macie kwas hialuronowy, więc naprawdę fajne połączenie kosmetyku. Ja i tak bym tutaj nałożyła jeszcze coś nawilżającego na ten kosmetyk, ale to będzie coś fajnego, co już będzie wam działało widocznie, ale nie będzie was w żaden sposób mocno przesuszało, w żaden sposób podrażniało, także wszystkie cery takie wrażliwe, cery naczynkowe, to też będzie bardzo fajna sprawa dla was. I tu z Bilendy jeszcze z kwasami PHA dostaniecie tonik, 3% stężenie kwasów PHA i tutaj też macie kwas laktobionowy, glukonolakton, niacynamid i trehaloza, także ta trehaloza też jest naprawdę świetna. To będzie świetny znów tonik całoroczny tak naprawdę, świetny dla osób z cerą znów naczynkową, z bardzo wrażliwą, z cerą tłustą. Bardzo fajna sprawa i nawet mówiłam ze spokojem całoroczna. I z ostatnich kwasów i bardzo fajnych kosmetyków został nam kwas ferulowy, o którym wam opowiadałam też, jako taki silny antyoksydant, czyli jak chcecie walczyć ze zmarszczkami, macie cerę dojrzałą, macie zmarszczki, albo chcecie bardzo mocno zapobiegać właśnie powstawaniu zmarszczek, do tego chcecie walczyć z przebarwieniami, to kwas ferulowy jest waszym must have. Coraz więcej kosmetyków z tym kwasem ferulowym możecie spotkać. Serum Timeless, ale ja już wam go tak mocno aż nie pokazuję, bo on chyba z chyba Basic Lab ma takie serum, nie stosowałam, więc się po prostu nie wypowiadam, ale coś mi się tak kojarzy, że oni mają, ale używałam tego. I to jest akurat seria z witaminą C z Bielendy. Pamiętajcie, to nie jest, bo zaraz wiecie, dostanę, że to jest film sponsorowany przez Bielendę i tak dalej. Nie, po prostu Bielenda ma taki przekrój tych kosmetyków w takich super cenach, że wam najwięcej mogę z tej Bielendy tak naprawdę pokazać. Tutaj macie antyoksydacyjny krem z kwasem ferulowym i witaminą C. I znowu, tutaj bardzo fajne połączenie kwasu z witaminą C. Więc jeżeli borykacie się z przebarwieniami, to naprawdę bardzo fajnie, żebyście ciągnęły po to. Na przykład nie macie cery jakiejś trądzikowej, nie macie jakichś wyprysków, ale macie jakieś tam przebarwienia wam na przykład zostały. Plus do tego na przykład już tam chcecie walczyć ze zmarszczkami, no to będzie świetny, świetny kosmetyk. Macie właśnie kwas ferulowy, witamina C. I teraz się możecie zapytać, a gdzie The Ordinary? Gdzie są kosmetyki The Ordinary w tym samym zestawie? Słuchajcie, ja używałam kilka kosmetyków z tej marki. Nie nagrałam wam o tym filmu, bo niestety na temat wszystkich z nich mam bardzo średnie zdanie. Ja wiem, że jest masa zwolenniczek i po prostu są mega zachwyty nad tymi kosmetykami. Ja nie uważam, że to są kosmetyki złe, ale uważam, że są to kosmetyki bardzo przeciętne. Po prostu według mnie używałam ich naprawdę bardzo dużo i uważam, że po pierwsze w polskich markach, gdzie szczególnie w tych czasach powinniśmy wspierać polskie marki, w polskich markach, jak widzicie, mamy taki wybór tych kosmetyków i też w cenach nawet niższych niż The Ordinary, że według mnie nie ma sensu po to sięgać. A po drugie,
ja nie zauważyłam jakichś takich spektakularnych efektów, nie zauważyłam takich efektów, jak są takie, wiecie, ochy, achy na temat tych kosmetyków. Bardzo mocno marketingowo są dobrze sprzedane te kosmetyki, po prostu. I nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać, bo wiem, bo wiele z Was mi pisało, że lubicie te kosmetyki, że widzicie działanie. I ja się bardzo z tego cieszę, tylko pamiętajcie, że ja Wam zawsze wyrażam moją szczerą opinię i ja też kilka tych kosmetyków dostałam za darmo do przetestowania, no i nadal Wam cały czas, pamiętajcie, u mnie nieważne skąd ja mam ten kosmetyk, zawsze macie szczerą opinię. I tak samo jest z tym kosmetykiem, słuchajcie, no zużyłam go, no myślę, że może na jeszcze jeden raz mi zostało. To jest ten krwawy peeling z The Ordinary i tutaj macie AHA 30% plus BHA 2%. I wiecie, i czerwony, i tylko na, nie wiem, 10 minut, i uważaj, i broń Ci Panie Boże, nie przegnij z czasem. Słuchajcie, marketingowo sprzedany produkt. Po pierwsze macie kolor czerwony. Jak nakładacie, po co jest ten czerwony kolor? No po to, żebyście marketingowo czuły, że to jest po prostu, Jezu, nie wiadomo co, że ta skóra, wiecie, że to jest takie agresywne, że to jest takie mocne. Nie, znaczy on szczypie trochę, nie powiem, bo on trochę gdzieś tam mrowi, szczypie. Ale on jest tak, słuchajcie, sprzedany, że dla mnie jest to takie trochę, ja nie lubię nawet czegoś takiego, wiecie, w kosmetykach, gdzie tak się ludzi trochę wręcz naciąga, bo macie po pierwsze czerwony kolor po to, żebyście czuły, że nakładacie coś agresywnego, coś mocnego, coś, co wręcz może Wam gdzieś tam macie w głowie takie, że może zrobić krzywdę i wiecie, jest takie wow, super działające. Druga sprawa, stężenie 30%. Słuchajcie, nie stężenie, to jest witaminą C, stężenie nie do końca oddaje to, jak ten kosmetyk będzie działał. Jeszcze ważniejsze od stężenia kosmetyków jest ich pH. I nawet, i widzicie, tutaj jest stężenie 30% i po prostu wy czujecie, że jak, no nie wiem, w jakimś toniku jest 3%, a tutaj jest 30%, no to przecież to jest takie mocne. No nie, bo chodzi o pH i naprawdę tutaj to pH, nie wiem, czy to jest określone pH tego produktu, ale ono nie jest takie, że Wam zadziała tak, jakbyście poszły do kosmetologa i zrobiły 30% zabieg właśnie z 30% kwasem. No nie, to nie jest ten sam efekt. Ten kosmetyk, ja wiem, że jest wiele osób, które się nim zachwyca i pewnie tutaj się też takie znajdziecie, ale mówię, według mnie no są polskie, fajniejsze kosmetyki. Ja po tym kosmetyku nie zauważyłam na przykład zwężania porów. Zupełnie. Bo tutaj macie dużo kwasów AHA, bardzo mało BHA, BHA naprawdę są 2%, czyli tak jak wszędzie indziej, co Wam pokazywałam, więc no właśnie, no właśnie. Okej, okay. I słuchajcie, na koniec dzisiaj też będę miała coś dla osób, które wytrwały do tego końca, które obejrzały ten film do końca. Wiem, że był długi, ale w nagrodę Wam się coś należy. Do tego rozdania dla Was wybrałam właśnie ten tonik z kwasami PHA 3% z Bielendy, ponieważ to będzie tonik bardzo dobry i dla początkujących, i dla zaawansowanych, i dla każdego rodzaju cery, nawet dla wrażliwej i nawet dla naczyniowej. Także to jest tak uniwersalny kosmetyk, który sprawdzi się, jeżeli chodzi o kwasy, każdemu z Was. Jeżeli chcesz zgarnąć właśnie ten tonik z Bielendy, zostawię jakikolwiek komentarz do tego filmu, ale dopisz, że bierzesz udział w rozdaniu albo że chcesz wygrać ten tonik, żebym ja wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu, ale po prostu zostawcie normalny komentarz. Pamiętajcie, że ja raz na jakiś czas nagradzam moich widzów. Oczywiście musisz być moim subskrybentem, bo to wiadomo. Na Instagramie dawałam Wam instrukcje, jak zrobić to, żeby było widać, czy Wy jesteście moimi subskrybentami. Także jeżeli jeszcze nie wiecie, to piszcie i ja Wam jeszcze raz najwyżej na Instagramie nagram tą instrukcję. I pamiętajcie, że ja raz na jakiś czas organizuję dla Was takie rozdanie, raz na jakiś czas ktoś zgarnia właśnie ode mnie bardzo fajne kosmetyki, takie serio moje ulubione kosmetyki zgarniacie, więc właśnie jedna osoba będzie mogła wygrać ten tonik, także zostawcie komentarze, dajcie znać, czy Wam się film podobał, co myślicie, czy więcej takich filmów. Mam zamiar Wam nagrać o wielu innych składnikach filmy, ale pamiętajcie, że ja muszę widzieć, że Wy chcecie takie filmy oglądać, że Wy kciukujecie te filmy, że komentujecie, wtedy ja wiem, że naprawdę ten ogrom pracy, który poświęcam, ma sens i będzie mi też miło nagrać, ale muszę wiedzieć, że Wy tego chcecie.